Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Remuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy Adamówka. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy Adamówka. Serdecznie witam panią Ewelinę Barszczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamówce. Serdecznie witam również Małgorzatę Leja, dyrektor Szkoły Podstawowej imieniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim. Serdecznie witam również Józefa Połcia, dyrektora Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce. Serdecznie witam wszystkich panów radnych. Witam przewodniczącą Rady Osiedla, panie sołtyski, jak również panu sołtysów. Serdecznie witam panią Malwinę Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Serdecznie przepraszam, bo tutaj mi umknęła pani. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Pozwolą Państwo, że przedstawię porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu osiedla mieszkaniowego w Adamówce, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu stołectwa Adamówka, punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Cieplice, punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Dobcza, punkt jedenasty podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Krasne, punkt dwunasty podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Majdan Sieniawski, punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Pawłowa, punkt 14 podsumowanie 8 kadencji Rady Gminy Adamówka, punkt 15 sprawy różne i wolne wnioski i jako punkt 16 zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej sesji i po punkcie szóstym dodać punkt podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024. Po nim punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym uchwały dotyczące statutów od osiedla w Adamówce do sołectwa Pawłowa miałyby numery od 9 do 15 i po tym nowym punkcie 15 prosiłbym o rozszerzenie porządku obrad o przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok i w związku z tym trzy ostatnie punkty byłyby w kolejności od 17 do 19, czyli zakończenie obrad. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 7, 8 i 16 w
w treści przedstawionej przez pana wójta. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. W sprawie rozszerzenia porządku obrad, głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt piąty. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie od ostatniej sesji najważniejsze sprawy, które zostały rozstrzygnięte, to dokończyliśmy wniosek o pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie właśnie zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej i polegającego na rozbudowie ujęcia wody w miejscowości Krasne. I to zakończyło się podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na nadzór nad przebudową drogi Krasne Capłapy Pawłowa mogliśmy przygotować uchwałę, która będzie procedowana w czasie dzisiejszej sesji właśnie w sprawie zaciągnięcia takiej samej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy tejże drogi. Przeprowadzony został przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem wójta gminy Adamówka konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Decyzją komisji konkursowej jako kandydat na dyrektora szkoły, który będzie pełnił tę funkcję od 1 września została wyłoniona pani Magdalena Gwóźdź. Dzisiaj zostanie ogłoszony jeszcze przetarg na przebudowę dróg gminnych z programu Polski Ład. Tutaj, żeby wykorzystać wszystkie środki, a jest to kwota 2 milionów złotych, przewidziana będzie w przetargu
będą przewidziane opcje, w ramach których będzie możliwość dobrania takiego zakresu, aby w pełni wykorzystać środki, które możemy dostać, czyli nasza gmina, z tego programu. To są takie najważniejsze sprawy, które miały miejsce od ostatniej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za informację. Czy są jakieś pytania co do przedstawionej informacji przez pana wójta? Nie widzę żadnych pytań. Przechodzimy więc do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. O przedstawienie zmian w sprawie zmian w budżecie proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie pierwszym proponujemy wprowadzić następujące zmiany w budżecie. Więc zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 202 tysiące złotych. Z tego w całości te 202 tysiące złotych to środki w dochodach bieżących i składają się na tą kwotę wpływy z czynszu za wynajem lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego 130 tysięcy złotych, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 26 tysięcy 500 złotych i dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu usuwanie odpadów azbestowych 45 tysięcy 500 złotych. Jest to dotacja, do której nie jest wymagany wkład własny. W paragrafie drugim tą kwotę 202 tysięcy proponujemy przeznaczyć na wydatki bieżące w całości i zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych będzie przeznaczone na rzecz Izby Rolniczej. Jest to kwota 530 zł. Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych 70 tysięcy złotych. Utwardzenie działki gminnej w Majdanie Sieniawskim 30 tysięcy złotych. Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Adamówce 30 970 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy 25 tysięcy złotych i realizacja zadania z zakresu zbierania transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach domowych 45 tysięcy 500 złotych. To jest dokładnie ta kwota dotacji z Narodowego Funduszu. I szczegółowe kwoty są ujęte w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i wejdzie ona w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do zmian, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Może dodam, że obradujące komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały. Uchwała nr 3/12/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały zleca się panu wójtowi gminy Adamówka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado,
Takie upoważnienie może się znaleźć w budżecie gminy, w projekcie budżetu gminy, a później w budżecie gminy. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z uchwałą wójt gminy jest upoważniony do zaciągania pożyczek krótkoterminowych. W naszym przypadku, naszej gminy 500 tysięcy złotych. Nigdy w historii gminy z tego nie było konieczności skorzystania. No i ze względu na to, że nigdy nie zakładaliśmy, że będzie konieczność udzielania pożyczki krótkoterminowej czy też długoterminowej, takiego upoważnienia nie było też w budżecie gminy. Niemniej jednak w tym roku pojawiła się taka sytuacja, która wymaga udzielenia takiej pożyczki krótkoterminowej. I jest to pożyczka o kwocie troszeczkę mniejszej niż 102 tysiące złotych. Jest to pożyczka, która byłaby udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamówce, która uzyskała dofinansowanie z lidera z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę dwóch siłowni terenowych. Jedna z tych siłowni będzie w miejscowości Adamówka, druga w miejscowości Krasne. Zresztą na komisjach było też szczegółowo wyjaśnione, w których dokładnie lokalizacjach. Ze względu na to, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zasada jest taka, że beneficjent, czyli w tym przypadku Ochotnicza Straż Pożarna, no tak jak gmina w przypadku dużych inwestycji, musi najpierw całą inwestycję zrealizować, sfinansować i później, kiedy całe zadanie jest właśnie zakończone, składa się wniosek o płatność i Departament PROW sprawdza to i jeżeli wszystko jest w porządku, to przekazywane są środki dla beneficjenta. Ze względu na to, że Ochotnicza Straż Pożarna nie dysponuje żadnym budżetem, który byłby przeznaczony na realizację takiego zadania, to jest konieczność uzyskania pożyczki na prefinansowanie. Gmina w takiej sytuacji może się zwrócić do Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela takich preferencyjnych pożyczek, których koszt jest bardzo niski. Zresztą podkreślam, że nawet gmina nie organizuje na taką pożyczkę żadnego postępowania przetargowego, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego jest dofinansowywany z budżetu państwa, żeby pomóc beneficjentom realizować takie zadania. Niemniej jednak te pożyczki nie są udzielane każdemu, kto się zwróci, bo musi się pokazać zdolność kredytową. Zresztą będziemy za chwilę procedować. Rada zamierza, upoważnia wójta, żeby zaciągać taką pożyczkę, ale taka uchwała jest jeszcze opiniowana pod względem zgodności z prawem i możliwości spłaty przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tak jak wspomniałem, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma szans dostać tam pożyczki, bo po prostu żadnych warunków nie będzie spełniać. W związku z tym tą pożyczkę udzielimy z budżetu gminy i Ochotnicza Straż Pożarna po otrzymaniu dofinansowania zwróci te pieniądze do budżetu gminy, a my dzięki temu bez udziału środków własnych będziemy mieć zrealizowane zadanie własne o wartości prawie 102 tysięcy złotych. Wcześniej z programu LIDER gminy mogły realizować tego typu przedsięwzięcia w poprzedniej perspektywie.
Tyle, że my mogliśmy skorzystać z dofinansowania w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych danej inwestycji. W tej chwili nie możemy korzystać, nawet na takich niekoniecznie korzystnych w stosunku do organizacji pozarządowych warunkach. W związku z tym jest to jedyne rozwiązanie, które pozwala wykorzystać środki, które może pozyskać nasza gmina poprzez właśnie organizację pozarządową na realizację zadania no takiego, które jest zadaniem własnym też gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Obradujące komisje jednogłośnie również zaakceptowały projekt tej uchwały. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 3/13/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy do udzielenia pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po przedstawieniu projektu uchwały poproszę pana wójta. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc ta uchwała pozwoli uruchomić całą procedurę składania wniosku i uzyskania właśnie pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie, w kwocie 1 766 868 zł na wyprzedzające finansowanie zadania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa Drogi Gminnej nr 110-509R Krasne-Capłapy-Pawłowa w miejscowości Krasne oraz Pawłowa. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata pożyczki określonej w paragrafie 1 nastąpi w roku 2025 po otrzymaniu środków zagwarantowanych w umowie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową numer 00-168-65-151-UM-09-365/2023, no bo to jest rok, w którym była zawarta, czyli 2023. Spłata odsetek nastąpi z dochodów własnych gminy, podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę oczywiście tych odsetek. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy czym chcę powiedzieć, że no do zawarcia umowy to droga jest jeszcze daleka. Najpierw trzeba uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chcę zaznaczyć, że na pewno z tym nie będzie żadnego problemu, dlatego że nasza gmina nie posiada żadnego zadłużenia. Natomiast, bo nawet ta umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie rozbudowy ujęcia wody nie jest wliczana do długu gminy.
ale poza tym ona na razie nie jest jeszcze wykorzystywana w ogóle. Także po uzyskaniu tej opinii będzie można przygotować wniosek o udzielenie tej pożyczki długoterminowej. No przy czym pragnę zaznaczyć, że ona jest długoterminową z tego tylko względu, że o pożyczkę występuje gmina w roku 2024, natomiast przewidywana spłata jest w roku 2025, przy czym to jest takie no zabezpieczenie, bo gdyby się okazało, że sprawnie pójdzie ocena wniosku o płatność, a zakończenie inwestycji jest planowane w sierpniu, to być może, że te środki wpłyną jeszcze w roku bieżącym, przy czym one, tak jak podkreślałem, nawet nie wpłyną na konto gminy, tylko bezpośrednio na konto w banku, bo takie są zasady tej pomocy w realizacji zadań inwestycyjnych, które mają dotacje, które z kolei otrzymujemy po zrealizowaniu zadania. No, zupełnie inaczej wygląda dofinansowywanie na przykład zrealizowanego regionalnego programu operacyjnego, czy powiedzmy z programu tego, o którym mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o drogi, z Polskiego Ładu. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Otwieram dyskusję. Jak są pytania do projektu uchwały, proszę bardzo. Ja tylko może dodam, też dodam, że obradujące komisje jednogłośnie zaakceptowały projekt tej uchwały. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 3/14/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jeszcze jednego głosu brakuje. Proszę sprawdzić system do głosowania. Dziękuję serdecznie za... Zamykam więc głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu osiedla mieszkaniowego w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwolicie państwo, że omówię wszystkie statuty łącznie, dlatego że w kolejnych uchwałach będą państwo głosować w sprawie statutów sołectwa Adamówka, Cieplice, Dobcza, Krasne, Majdan, Sieniawski i Pawłowa. Te statuty są praktycznie identyczne. Ja te elementy, które je różnią, za chwilę omówię. Tak więc statut zawiera zapisy dotyczące organizacji zakresu działania sołectwa, organów sołectwa i ich kompetencji, zasad i trybu zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowanych uchwał, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zasady i tryb odwołania organów sołectwa oraz wybory uzupełniające, zasady dotyczące gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki finansowej sołectwa oraz zasady kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa. Panowie radni otrzymali projekt uchwały. Projekt tej uchwały był również zamieszczony w biuletynie
informacji publicznej gmina Adamówka, gdzie mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedla mogli uczestniczyć w konsultacjach społecznych i zgłaszać uwagi do projektów poszczególnych statutów sołectw i osiedla. Takich uwag nie było. Ten statuty sołectw nie są jakąś rewolucją. Tutaj nie ma tutaj wielkiej zmiany, jednak ostatnie statuty uchwalane były 21 lat temu, więc to jest dość dawno. Stąd nadeszła pora na drobne korekty. I taką ważną inicjatywą przy tworzeniu projektu tych statutów było to, i to jest jedna chyba znacząca zmiana, że oprócz sołtysa członkowie Rady Sołeckiej i też Rady Osiedla będą wybierani w wyborach bezpośrednich, tajnych, więc nie będzie to podczas zebrania wiejskiego, tylko kandydatów na członków Rady Sołeckiej i Rady Osiedla. Kandydaci będą mogli się wcześniej zgłosić, to będzie przedstawiony harmonogram przed dniem wyborów i nie będzie to tak jak dotychczas podczas zebrania wiejskiego, ale bardziej będzie to przypominało wybory do Rady Gminy. Chciałbym, i taka była intencja, aby ta Rada Sołecka czy też Rada Osiedla była takim naprawdę mocnym wsparciem dla działań poszczególnych sołtysów, żeby to były osoby zaangażowane w życie wsi. Dlatego jest tutaj drobna zmiana przy wyborze tych członków Rady. Pozostałe zapisy statutów nie odbiegają znacząco od tego, jak poszczególne jednostki pomocnicze działały do tej pory, dlatego może nie będę ich tak szczegółowo omawiał. Jeżeli są jakieś pytania, to ewentualnie odpowiem. Mieszkańcom przypomnę jeszcze, że projekty tych uchwał są na stronie internetowej gminy Adamówka na BIP-ie w zakładce konsultacje społeczne, więc tam można też z tymi statutami się zapoznać. I jeszcze wspomnę tylko o tych różnicach, które są w poszczególnych sołectwach. To jest różnica dotycząca liczby członków Rady Sołeckiej i Rady Osiedla. W dużych jednostkach pomocniczych liczba tych członków wynosi 5 i to jest w osiedlu mieszkaniowym w Adamówce, w sołectwie Adamówka, w sołectwie Cieplice i sołectwie Majdan-Sieniawski. W mniejszych sołectwach, to jest w Pawłowej, Dobczy i w Krasnem, liczba członków Rady Sołeckiej wynosi 3 osoby i taka jest różnica pomiędzy poszczególnymi statutami w tych miejscowościach. Dziękuję. Dziękuję również panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa, właściwie sołectw. Wszystkie te projekty uchwał zostały zaakceptowane i omówione przez radnych na komisjach. A właściwie no, treść ich jest, tych statutów właściwie wszystko podobna, prawie taka sama. Czy są niemniej jednak pytania jakichś panów radnych co do tych statutów? Nie widzę żadnych pytań, otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 3/15/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla mieszkaniowego w Adamówce. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamówka. Myślę, że tutaj przechodzimy od razu do głosowania. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 3/16/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamówka. Proszę o oddanie głosu.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieplice. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 3/17/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieplice. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta również jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobcza. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 3/18/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobcza. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krasne. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 3/19/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krasne. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Majdan Siniawski. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały nr 3/20/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Majdan Siniawski. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pawłowa. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały nr 3/21/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pawłowa. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok. O przedstawienie sprawozdania poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Roczny program współpracy Gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2023 został przyjęty przez Radę Gminy Adamówka uchwałą nr 9/68/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku. Celem nadrzędnym programu było zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy przez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Zgodnie z określonym w programie zakresem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrealizowano następujące zadania publiczne. Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zrealizowano zadanie pod nazwą Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki. Zadanie to było realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na podstawie umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Celem zadania było zapewnienie możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez niepełnosprawne dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie gminy Adamówka. W ramach realizacji zadania dowozem objętych było 4 uczniów, którym zapewniono bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówek oświatowych w Jarosławiu. 3 uczniów dowożono do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, natomiast 1 ucznia do niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy. Dowóz był realizowany we wszystkie dni nauki szkolnej. Kwota przyznanej dotacji w wysokości 77 816 zł wykorzystana została w całości. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zrealizowano zadanie pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. Zadanie było realizowane przez Gminny Klub Sportowy Majdan w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku na podstawie umowy o realizację zadania publicznego. Celem zadania była promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także aktywizacja osób dorosłych. Oferowane przez klub sportowy formy aktywności fizycznej wpłynęły na wypracowanie i poprawę kondycji fizycznej i psychicznej zawodników, rozwój stosunków społecznych oraz osiąganie lepszych wyników sportowych na poszczególnych poziomach rozgrywek, do których zostało zgłoszonych 5 drużyn w łącznej liczbie 100 zawodników. Drużyny brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz organizowanych treningach, sparingach i turniejach. Zajęcia sportowe prowadziło 3 wykwalifikowanych trenerów. Środki otrzymane z dotacji wykorzystano na organizację rozgrywek sportowych, wynagrodzenia kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska sportowego, obsługę administracyjną. Kwota przyznanej dotacji w wysokości 140 000 zł została wykorzystana w całości. Z zakresu kultury i sztuki zrealizowano zadanie pod nazwą Upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach. Zadanie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim na podstawie umowy o realizację zadania publicznego w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku. Realizacja zadania polegała na kontynuacji działalności Młodzieży Orkiestry Dętej, która dzięki organizowanym lekcjom nauki gry na instrumentach prowadzonych przez nauczyciela muzyki stale podnosi poziom swojej gry oraz prezentuje swoje umiejętności artystyczne na wydarzeniach kościelnych, państwowych oraz kulturalnych, takich jak gminne obchody Konstytucji 3 maja, odsłonięcie pomnika profesora Adama Grucy na placu przed remizą OSP w Majdanie Sieniawskim, Gminny Dzień Strażaka w Cieplicach, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, festyn charytatywny, świąteczne pomaganie w miejscowości Lisów, jarmark bożonarodzeniowy w Biłgoraju, wojewódzki przegląd orkiestr OSP w Bartkowicach oraz odpusty i dożynki. Ponadto członkowie orkiestry otrzymują także indywidualne nagrody i wyróżnienia w przeglądach i festiwalach. Środki otrzymane z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia kapelmistrza, zakup i naprawę sprzętu muzycznego, organizację wyjazdów na koncerty i uroczystości oraz obsługę administracyjną. Kwota przyznanej dotacji w wysokości 100 000 zł została wykorzystana w całości. Z zakresu integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zrealizowano 2 zadania. Pierwsze pod nazwą Wigilia Majdańska zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Aktywni Majdan Sieniawski na podstawie umowy o realizację zadania w okresie od 12 do 31 grudnia 2023 roku. Zadanie polegało na zorganizowaniu spotkań dla osób samotnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, którego celem była integracja społeczna mieszkańców oraz promowanie regionalnych tradycji.
W ramach zadania przygotowano dekorację świąteczną sali, zapewniono oprawę muzyczną, przygotowano kolację wigilijną z tradycyjnymi posiłkami, a także zapewniono transport i podarunki dla uczestników spotkania. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, otrzymały poczęstunek świąteczny dostarczony przez członków stowarzyszenia. Na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 8000 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 34 zł i 9 groszy zostały zwrócone do budżetu gminy. Drugie zadanie z zakresu integracji społecznej pod nazwą Międzypokoleniowe Warsztaty Integracyjne w Dobczy zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie My Wy i Oni na podstawie umowy o realizację zadania publicznego w okresie od 10 do 31 grudnia 2023 roku. W ramach zadania zorganizowano warsztaty rękodzielnicze i kulinarne o charakterystyce bożonarodzeniowej, które przyczyniły się do nabycia nowych umiejętności uczestników oraz utrwalenia dotychczasowych, a przede wszystkim do wzrostu integracji sąsiedzkiej, rodzinnej i międzypokoleniowej. Warsztaty prowadzone były przez członków stowarzyszenia w ramach wolontariatu w Świetlicy Wiejskiej w Dobczy. Kwota przyznanej dotacji w wysokości 3,5 tysiąca zł została wykorzystana w całości. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wszystkie organizacje pozarządowe złożyły roczne sprawozdanie finansowe z realizacji zadania publicznego. Poza zlecaniem zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, pracownicy Urzędu Gminy udzielali organizacjom pozarządowym wsparcia w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów. Dziś na podsumowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi warto wspomnieć o tych najważniejszych projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe i głównych środkach pozyskanych z zewnątrz przez te organizacje, bo to, o czym mówiłem do tej pory, to środki, które organizacje uzyskały na swoje działania z budżetu gminy. Jednak nasze organizacje pozyskały jeszcze wiele innych środków. I tutaj Koło Gospodyń Wiejskich w Adamówce realizowało projekt pod nazwą Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysłodynowskie i LGD Kraina Sanu. I tutaj Koło Gospodyń w Adamówce uzyskało wyposażenie w ramach tego konkursu, uzyskało wyposażenie o wartości około 15 tysięcy złotych. Koło Gospodyń w Adamówce patronowało również grupie nieformalnej pod nazwą Zielono Mi przy projekcie Hortensjowa Trasa w Adamówce. Projekt ten realizowany był w ramach podkarpackich inicjatyw lokalnych. Wartość tego projektu to 9400 zł, w tym dofinansowanie 6000 zł. Koło Gospodyń Wiejskich w Adamówce realizowało również projekt Danie Wspólnych Chwil przy współpracy z Fundacją Biedronki. Na te spotkania koło gospodyń uzyskało 4000 zł, a swoimi działaniami objęło 65 seniorów z terenu Adamówki. Koło gospodyń w Cieplicach uzyskało dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Filantropii w Polsce w ramach projektu Wspólnie Zróbmy Coś Dobrego. W ramach tego projektu koło gospodyń wraz z mieszkańcami odmalowało świetlicę wiejską. Wartość tego projektu to 12 700 zł, a dofinansowanie 6 000 zł. Koło gospodyń w Dobczy, podobnie jak koło gospodyń w Adamówce, brało udział w konkursie promującym lokalną grupę działania Kraina Sanu i LGD Pogórze Przemysłodynowskie. I to koło również otrzymało w ramach tego konkursu wyposażenie o wartości około 15 tysięcy złotych. Obydwa koła reprezentowały naszą gminę podczas finalnej uroczystości zorganizowanej w Ożannie. Koło gospodyń w Dobczy realizowało dwie edycje programu Danie Wspólnych Chwil, na które pozyskało łącznie 8 tysięcy złotych, dzięki czemu w ramach spotkań dla seniorów mogło w nich uczestniczyć około 120 seniorów na wszystkich spotkaniach łącznie. W ubiegłym roku koło gospodyń w Krasnem zakończyło realizację projektu Międzypokoleniowa Strefa Aktywności dla Mieszkańców Wsi Krasne. Wartość tego projektu to 30 tysięcy złotych. Dzięki temu odnowiony został plac zabaw przy byłej szkole w Krasnem oraz powstała tam altana dla mieszkańców. Koło gospodyń w Pawłowej zrealizowało projekt pod tytułem Nauka, działanie, współpraca, nasz przepis na sukces. Wartość tego projektu to blisko 11 tysięcy złotych, w tym 8,5 tysiąca dofinansowania, dzięki czemu koło gospodyń wykorzystało te środki na rozwój swojej organizacji, na warsztaty z mieszkańcami, spotkania integracyjne oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
To samo koło gospodyń zrealizowało również projekt przy współpracy z Fundacją Biedronki, danie wspólnych chwil, dzięki czemu 71 seniorów podczas kilku spotkań mogło uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych. Wartość tego projektu to 4000 zł. Koło gospodyń wiejskich w Pawłowej pozyskało w ubiegłym roku również 40 tysięcy złotych z Fundacji BGK na projekt pod nazwą Centrum Sąsiedzkiej Aktywności. Te pieniądze zostały już przyznane, jednak projekt dopiero będzie realizowany. W ramach tego projektu powstanie m.in. siłownia plenerowa w Pawłowej oraz niewielki, bardzo niewielki plac zabaw dla mieszkańców. Poza kołami gospodyń są jeszcze tutaj aktywne stowarzyszenia. Jest to niedawno założone Stowarzyszenie Aktywni Majdan Sieniawski, które poza tą działalnością finansowaną z budżetu gminy zorganizowało rajd rowerowy, na który otrzymało dofinansowanie z powiatu przeworskiego o wartości 5 tysięcy złotych. Poza tymi dofinansowaniami Stowarzyszenie Aktywni Majdan Sieniawski realizowało również wiele innych działań dla lokalnej społeczności. Uczestniczyło w dożynkach, w różnych świętach i uroczystościach organizowanych przez szkołę podstawową. Także pomimo krótkiego czasu swojej działalności już mocno zaznaczyło swoją obecność w życiu nie tylko Majdanu Sieniawskiego, ale też całej gminy. I Stowarzyszenie My, Wy i Oni, które na projekt pod nazwą Kowale, nasze miejsce na ziemi, pozyskało 10 tysięcy złotych z Fundacji Orlen, dzięki czemu udało się zrealizować budowę placu zabaw na Kowalach. Projekt Sąsiedzisko wartości 2350 zł. Projekt pod nazwą Promocja wolontariatu wśród mieszkańców, dzięki czemu Stowarzyszenie My, Wy i Oni mogło wesprzeć Stowarzyszenie Aktywni przy swojej działalności. To główne takie najważniejsze środki pozyskane przez nasze organizacje pozarządowe. Nie można tutaj też zapomnieć, prawda, o ochotniczych strażach pożarnych, o gminnym klubie sportowym, który też realizował różne działania dla mieszkańców na stadionie w Majdanie Sieniawskim. Strażacy też mocno angażują się w pomoc w różnym zakresie, między innymi pani dyrektor Centrum Usług Społecznych, czy też w różnych innych działaniach, kiedy ich się o to poprosi. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania co do przedstawionego sprawozdania? To proszę bardzo. Pan sekretarz sprawozdanie tak obszernie przedstawił. Widzę, że nie ma żadnych pytań, także serdecznie dziękuję panu sekretarzowi. No i myślę, że stwierdzam, że milcząco akceptują państwo przedstawione sprawozdanie. To dziękuję bardzo. Przechodzimy więc do punktu 17. Podsumowanie 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o podsumowanie tej 8. kadencji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no chciałbym przede wszystkim podkreślić, że ta mijająca 8. kadencja Rady Gminy Adamówka to najdłuższa kadencja w historii samorządu w Polsce. Z czego ona wynika? No wynika z tego, że ustawowo najpierw wydłużono kadencję do 5 lat, a później, kiedy się okazało, że wybory samorządowe byłyby w tym samym czasie, co wybory parlamentarne, no powiedzmy w podobnym czasie, to zrealizowano zamierzenie, o którym od wielu lat mówiło się w samorządach, a mianowicie przesunięto wybory na wiosnę no, tego 2024 roku, czyli wydłużono dalej o pół roku. Dlaczego mówię o tej wiośnie? Dlatego, że w momencie tworzenia samorządów powiatowych i samorządu wojewódzkiego, kiedy tworzono nowe jednostki samorządu, czyli powiaty i województwa,
postanowiono, że wybory odbędą się w jesieni po to, żeby od nowego roku te nowe jednostki zaczęły funkcjonować, bo gminy były utworzone dużo, dużo wcześniej i utworzenie samorządu gminnego nie wiązało się z koniecznością przeprowadzania pierwszych wyborów w jesieni, tylko były one przeprowadzone na wiosnę i wówczas te wybory wiosenne mają ten plus, że nowa rada co prawda realizuje stary budżet, ale ma czas na zapoznanie się ze wszystkimi problemami swojej jednostki samorządowej i może przygotować budżet według własnego uznania na kolejny rok funkcjonowania. Natomiast jesienne wybory powodowały to, że budżet przygotowywał, można tak powiedzieć, stary wójt, a czasami się zdarzało, że mu, powiem brzydko, nie chciało się przygotować i w związku z tym, kiedy ukonstytuowała się nowa rada, to zdarzało się tak, że po ustawowym terminie przedłożenia projektu budżetu, czyli po 15 listopada, no, projektu budżetu nie było. I no, najczęściej Regionalna Izba Obrachunkowa w takich sytuacjach no, pozwalała ten budżet przygotowywać, żeby no, jednak był przygotowany przez daną jednostkę. Natomiast to tak skąd się wzięła ta najdłuższa w historii samorządów kadencja. Natomiast ja myślę, że za dużo o tym no, nie będę mówił. Myślę, że ze względu na to, że moja kadencja kończy się 7 maja, to mam nadzieję, że wówczas dużo więcej opowiem o samorządzie, chociaż bardzo się cieszę, że spora część rady zostaje. Ta rada z 8 kadencji będzie, część radnych z 8 kadencji będzie też pracować w Radzie 9 kadencji, co na pewno jest bardzo korzystne, bo zapewni pewną ciągłość tej władzy samorządowej, bo chcę powiedzieć, że to, że samorząd jest samodzielny, ma osobowość prawną, to jest olbrzymią zaletą, ale to rodzi też określone komplikacje, wręcz odważę się powiedzieć, bo jednak to jest odpowiedzialność za losy gminy, które no, są odpowiedzialnością od początku do końca. Tutaj nie ma w tym zakresie żadnej taryfy ulgowej, w związku z tym jeszcze raz podkreślam, bardzo się cieszę, że tutaj będzie kontynuacja tego, co no, funkcjonowało przez chociażby tą 8 kadencję, a w pewnym sensie była to nie tylko ze względu na długość trwania, w pewnym sensie wyjątkowa kadencja. Chcę powiedzieć, że na samym początku, co prawda to było przygotowane jeszcze w 7 kadencji, ale po raz pierwszy zostało zrealizowane zadanie, które było zadaniem bardzo trudnym i ono ciągle nam stwarza różnego rodzaju problemy, ale po raz pierwszy zostało wykonane coś, co służy bezpośrednio mieszkańcom w sposób indywidualny, czyli po raz pierwszy gmina
realizowała zadanie, które nie służy rozwiązaniu problemów społecznych, a więc takich, których nikt nie może z mieszkańców zrealizować samodzielnie. A mianowicie tym zadaniem właśnie takim indywidualnym, które tak naprawdę mieszkańcy mogą zrobić samodzielnie, zresztą wielu mieszkańców pokazało, że na dobrym przykładzie tej inwestycji realizowali takie same inwestycje we własnym zakresie. Tą inwestycją był tak zwany program parasolowy, tak się on nazywał, czyli to tak można powiedzieć, opiekuńczo gmina podeszła do mieszkańców, oczywiście wykorzystując środki zewnętrzne. I na terenie naszej gminy w ramach tego projektu parasolowego zostało zrealizowanych 228 instalacji fotowoltaicznych, 112 kotłów na biomasę i 418 kolektorów słonecznych. Czyli na terenie naszej gminy tych instalacji powstało 758. Chcę tutaj omówić te instalacje, które na pewno przyniosły największy efekt i akurat najmniej jest z nim problemów. Otóż chodzi mi o instalacje fotowoltaiczne. One zresztą odniosły największy sukces w sensie propagowania wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne, bo realizacja tego zadania spowodowała, że tych instalacji wykonanych przez mieszkańców z różnych innych programów, głównie z programu Mój Prąd, jest bardzo dużo. Ale te instalacje sprawiły, że na terenie naszej gminy mieliśmy, zostały wykonane instalacje o łącznej mocy 860 kW, czyli 0,86 MW mocy zainstalowanej. Te instalacje wytwarzają łącznie co najmniej 950 tysięcy kilowatogodzin. To oznacza, że co roku mieszkańcy naszej gminy w sumie, ci tylko, którzy skorzystali z tego programu, mają oszczędności, jeżeli chodzi o opłaty za energię elektryczną, rzędu 500 000 zł co roku. Oczywiście nikt tego nie widzi, nikt tego nie czuje, ale takie są po prostu fakty. A poza tym to chcę podkreślić, że to dla mnie najważniejsze jest ten element propagandowy, bo ludzie najlepiej przekonują się na zrealizowanych zadaniach i naprawdę tych instalacji fotowoltaicznych dodatkowo powstało jeszcze bardzo dużo, tak, że gmina Adamówka ma największy odsetek instalacji fotowoltaicznych w Zamojskiej Korporacji Energetycznej, czyli na bardzo dużym obszarze. To są dane oczywiście trochę historyczne. Ja nie wiem, jak wygląda sytuacja w tej chwili. To są dane sprzed 2 lat. Gminy nawet z programu Polski Ład realizują też instalacje fotowoltaiczne i myślę, że tutaj ta nasza pozycja może być już nieaktualna. Niemniej jednak dzięki realizacji tego programu na pewno wszyscy, którzy wnosili stosunkowo duży, jeżeli chodzi o kwoty, udział w kosztach inwestycji, bo chcę powiedzieć, że musieli pokryć 15% kosztów kwalifikowanych, a to były koszty netto plus cały podatek VAT. Te instalacje
te instalacje już 2 grudnia 2025 roku będą mogły zostać przez gminę przekazane nieodpłatnie mieszkańcom. Natomiast oprócz tego realizowane były też stosunkowo ważne inwestycje, takie inwestycje twarde, które na przykład spowodowały, że no, znajdujemy się w budynku Urzędu Gminy, który wygląda tak, jak wygląda i chcę powiedzieć i to bardzo panom radnym podziękować, że ten remont to była inicjatywa Rady Gminy. To po prostu, co jest faktem, to po prostu no, chcę podkreślić. Oprócz tego bardzo dużo działo się na drogach nie tylko gminnych, ale na drogach powiatowych, a działo się to z udziałem w wysokości 50% kosztów tych przedsięwzięć, które były realizowane ze środków budżetu gminy. To łącznie dało bardzo dużą kwotę wydatków z budżetu gminy, a przypomnę, że została gruntownie wraz z budową chodnika przebudowana droga Cieplice Górne, Cieplice Dolne. Została też no, bardzo w znaczący sposób poprawiona nawierzchnia drogi Szegdy Kolonia Polska na dużym odcinku oraz w ostatnim okresie czasu Nowiny Pawłowa. Bardzo duże zmiany też zaszły w polityce społecznej realizowanej przez gminę, a wiąże się to z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To przekształcenie było w 100% sfinansowane z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej i było zrealizowane w ramach takiego pilotażowego programu. Zresztą również inne działania były finansowane ze środków zewnętrznych. Tutaj takim namacalnym, widoczną inwestycją jest przebudowa szkoły podstawowej w Cieplicach Dolnych, która przez wiele, wiele lat, no można powiedzieć, straszyła swoim widokiem, swoim stanem technicznym. Została ona przebudowana i powstał w tym obiekcie Dzienny Dom Pomocy w Cieplicach. Zresztą na temat działań w zakresie tej polityki społecznej to pewnie najwięcej by powiedziała pani dyrektor, chociaż myślę, że panowie radni no, dużo wiecie też na ten temat. Chcę również powiedzieć, że spełniło się oczekiwanie mieszkańców, które w pewnym sensie tylko częściowo zależało od władz gminy, ale ja wielokrotnie spotykałem się z zarzutami, bo parę tych kampanii wyborczych przeżyłem. Spotykałem się z zarzutami, że nie ma na terenie naszej gminy gazu. Ten gaz już jest. Fakt, że trafił w bardzo trudnym momencie, ponieważ wnioski o przyłączanie do sieci gazowej były składane w okresie, kiedy cena gazu, można powiedzieć, wystrzeliła prawie w kosmos. Niemniej jednak udało się odpowiednią ilość chętnych znaleźć, także inwestycja
ruszyła w zakresie sieci gazowej, została zrealizowana. W tej chwili realizowane są przyłącza do tej sieci gazowej. Natomiast no, dalszy rozwój tej sieci gazowej jest uzależniony od zainteresowania mieszkańców poszczególnych sołectw. No, nie ukrywam, że nie dziwię się, że to zainteresowanie jest ograniczone ze względu na to, że no, mamy jednak dostęp do taniego opału i w zasadzie jest go w tej chwili już naprawdę pod dostatkiem. No, jeżeli chodzi o takie zadania nieinwestycyjne, to chcę powiedzieć, chociaż one też wiążą się trochę z inwestycjami, chcę podkreślić bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Sieniawa, gdzie w tej kadencji kilka dróg gminnych zostało dofinansowanych właśnie ze środków nadleśnictwa, a na najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich na kolejne już paleciaki, które można powiedzieć tradycyjnie odbywają się w ostatnią sobotę kwietnia na stadionie w Majdanie Sieniawskim. Cóż, jeżeli chodzi o to podsumowanie, to chciałbym na koniec jeszcze podziękować Wysokiej Radzie za bardzo dobrą współpracę, za wyrozumiałość, podziękować tutaj panu przewodniczącemu i wszystkim panom radnym. Chcę podkreślić, że pod tym względem pewnie jesteśmy wyjątkowym samorządem, ponieważ no w trakcie pracy w ciągu kadencji nie widać było w żaden sposób jakichś podziałów politycznych. Oczywiście spory różnego rodzaju istniały, istnią i istnieć będą i to jest normalna sytuacja. Natomiast muszę podkreślić, że ja nie mogę absolutnie powiedzieć, że widziałem jakieś działania złośliwe, że rzeczywiście dobro gminy było tym najważniejszym, co decydowało o podejmowanych decyzjach, które nie zawsze były jednomyślne, tak jak na dzisiejszej sesji. Chciałbym również podziękować wszystkim moim współpracownikom, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, no bo to wszyscy muszą pracować na ten końcowy sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panie wójcie za to piękne podsumowanie tej ósmej kadencji, a w sposób szczególny dziękuję tutaj w imieniu radnych i własnym za te piękne podziękowanie. Szanowni Państwo, panie wójcie, radni gmina Domówka. Dziś jest nasze ostatnie spotkanie zwieńczające ósmą kadencję Rady Gmina Domówka. Nie patrzę na ten czas jako moment pożegnań, lecz podziękowań. Panie wójcie, w swojej ponad 32-letniej pracy samorządowej, a dokładnie od 16 lipca 1991 roku kierował się pan maksymą
świętego Jana Pawła II. Władza jest służbą, a nie przywilejem. W ciągu tych lat nie szczędził Pan sił i środków w dążeniu do poprawy standardów życia mieszkańców. Zaczynając od podłączenia sieci telefonicznej, poprzez inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz wybudowanie oczyszczalni ścieków. To dzięki Pana dążeniom wykonano modernizację i remonty wielu dróg gminnych i powiatowych. Wybitny polityk, ale także pianista Ignacy Jan Paderewski mawiał, że wiedza jest jedną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może odebrać. Dlatego też ze świadomością tego, jak ważna jest edukacja, rozwijał Pan szkolnictwo w naszej gminie. Do najbardziej znaczących inwestycji należy budowa obecnej szkoły podstawowej w Adamówce i rozbudowa szkoły podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Przez te wszystkie lata nie zapomniał Pan również o inwestycjach sportowych, zaczynając od hal sportowych w Adamówce i Majdanie Sieniawskim oraz Orlika i boisk wielofunkcyjnych w Adamówce, Majdanie Sieniawskim, Cieplicach i Krasnem. Powstało też boisko sportowe z szatnią w Majdanie Sieniawskim. Przy boiskach sportowych wybudowano altany biesiadne, które służą nam podczas wszelkich uroczystości i zabaw. W naszej gminie powstał nowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim oraz przebudowane zostały budynki OSP w Krasnym, Cieplicach i Adamówce. Bardzo ważne inwestycje były realizowane w czasie 8 kadencji, które były przedstawione przez Pana Wójta. Ja może jeszcze przypomnę, być może niektóre się będą pokrywać, jak Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka imieniem błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. Dom Kultury w Adamówce, rozbudowa oczyszczalni ścieków, przebudowa kompletna drogi w Cieplicach wraz na całym ciągu z chodnikiem. Modernizacja drogi Szegni, Kolonia Polska, jak również modernizacja drogi Majdan Sieniawski, Nowiny Pawłowa. Jest również prowadzone zagospodarowanie poscaleniowe w Cieplicach, przepraszam, nie w Cieplicach, tylko w Krasnym, i przebudowa stadionu sportowego w Adamówce. Wspólnie z Radą Gminy zrealizowaliśmy dziesiątki zadań, które przez kolejne lata będą dobrze służyć mieszkańcom i gościom naszej gminy. To była trudna służba, w którą wkładał Pan serce, czas i niejednokrotnie również zdrowie. Zawsze starał się Pan wsłuchiwać w problemy i potrzeby mieszkańców, a ich wdzięczność była wyrażana aż 8-krotnie. Dowód wdzięczności za Pana pracę życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz prosimy o przyjęcie tej statuetki, która jest wyrazem naszego podziwu dla Pana pracy na stanowisku wójta gminy Adamówka.
zapraszam pana tutaj i będę prosił pana o wręczanie tutaj statuetek państwu radnym, sołtysom, jak również pracownikom gminy. Proszę pana wójta o pozostanie. Proszę państwa, również serdecznie dziękujemy pani skarbnik gminy Adamówka Anny Skórskiej za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Wraz z podziękowaniem życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym. Państwa podziękowanie dla pani dyrektor Centrum Usług Społecznych, pani Malwiny Misiąg za współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Życzymy dla pani dyrektor dalszej owocnej współpracy, jak również wszystkiego dobrego. Państwa podziękowanie dla pana sekretarza gminy Adamówka Łukasza Kominko za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Wraz z podziękowaniem życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym. Proszę państwa, podziękowanie dla sekretarki gminy Adamówka pani Anny Szlachta za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Podziękowanie dla pani dyrektor Szkoły Podstawowej imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim, pani Małgorzaty Leja, za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Wraz z podziękowaniem życzymy wielu osiągnięć w życiu zawodowym, jak również osobistym. Urzędem Gminy od 2021 roku, od września.
podziękowanie dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadomówce Józefa Połeć za wzorową współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Podziękowanie dla pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Adamówce, pani Eweliny Barszczak za wzorową współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Podziękowania dla pracownika gminy Adamówka Radosława Stypki za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Serdecznie dziękujemy za współpracę również panom radnym. Te podziękowania ułożyliśmy tak w miarę w kolejności alfabetycznej. Jako pierwszego zapraszamy pana radnego Rady Gminy Adamówka Czesława Bobko. Dziękujemy serdecznie za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Wraz z podziękowaniem życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Ja chcę powiedzieć, że pan Czesław Bobko jest radnym, z którym miałem przyjemność współpracować najdłużej, bo przez 7 kadencji. Zgadza się? Jeszcze dziadek coś pamięta. I panie wójcie, pan Czesław nie pracował następną kadencję, także serdecznie gratulujemy panu wygranych wyborów i owocnej pracy i współpracy w 9 kadencji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Miło mi było. Dziękuję jeszcze raz. Podziękowanie dla pana radnego Rady Gminy Adamówka Zdzisława Ciurko za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Ja obiecuję, że nie przy każdym będę komentował, ale mam wrażenie, że pan przewodniczący poukładał te statuetki nie według alfabetu, tylko według stażu w Radzie. Bo to... Dziękujemy serdecznie panu radnemu i gratulujemy również współpracy w 9 kadencji.
Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Stanisława Dyndał. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Tadeusza Gocha za owocną współpracę w samorządzie gminnym podczas 8 kadencji. To zanim najmłodszy radny dojdzie, to... Nie, ale... Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Antoniego Dubel. Za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Jana Książka. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Edwarda Kupaja za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Dziękuję serdecznie. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Witolda Popek za owocną współpracę w samorządzie gminnym podczas 8 kadencji. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Józefa Popika za owocną współpracę w samorządzie gminnym podczas 8 kadencji. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Piotra Siry za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka Jana Smyka za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Podziękowanie dla radnego Rady Gminy Adamówka i sołtysa wsi Adamówka Tadeusza Stącla za owocną współpracę. Za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Podziękowanie dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Adamówka, pana Adama Brzeskiego za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Podziękowanie dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Adamówka Artura Lisik za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Również mamy szczególne podziękowania dla przewodniczącej Rady Osiedla, dla pań i panów sołtysów. Podziękowanie dla przewodniczącej Rady Osiedla w Adamówce, pani Moniki Nicponi-Brzyskiej za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji.
podziękowanie. Nie ma pani stop, czy nie? Podziękowanie dla sołtysa wsi Pabłowa, pani Anny Lachawiec za owocną współpracę w samorządzie gminnym podczas 8 kadencji. Podziękowanie dla sołtysa wsi Krasne, pani Agnieszki Nispoń za owocną współpracę w samorządzie gminnym 8 kadencji. Pani Agnieszka to najmłodszy samorządowiec, bo jest pełna rok czasu, ale już się bardzo cieszymy, że ta współpraca była dobra. Podziękowanie dla sołtysa wsi Majdan Sieniawski, pana Michała Brzyskiego za owocną współpracę podczas 8 kadencji. Jak zawodowo, tak i później dalszy ciąg to w straży i cieszę się bardzo i życzę wszystkiego najlepszego, panie wójcie. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że z panem Michałem to nawet razem żeśmy studiowali. Proszę państwa, no tak to jest, że najważniejsi są na końcu, ale to wcale nie oznacza, że nie mamy olbrzymiej wdzięczności dla pana przewodniczącego, który kierował Radą Gminy przez 5 kadencji. Od 2002 roku. Dobrze mówię? Dobrze, na pewno. Tak, od 2002 roku. To tak trochę jak ksiądz proboszcz wspomniał, no w tej gminie Adamówka trudno o zmiany, ale myślę, że tu już zaznaczyłem, pan dyrektor szkoły podstawowej w Adamówce to taki największy dinozaur, bo o takich mówią, o takich tak mówią. Ja byłem na spotkaniu dinozaurów w Senacie, to wiem, co mówię. Ale panu przewodniczącemu naprawdę z całego serca dziękujemy za tą owocną współpracę, za to, że mógł ten nasz samorząd działać tak, można powiedzieć, wzorowo. I ja się bardzo cieszę, że tutaj z ust radnego seniora padły takie słowa, które są najważniejsze, że to jest jednak jakiś przykład do tego, iż mamy się troszczyć o rozwój tej naszej małej ojczyzny. Ja chcę powiedzieć, że to
że tak się dzieje, to praca naprawdę i zasługa wielu osób. Nikt w pojedynkę niczego zrobić nie może. I dlatego to takie ważne, że tak wiele osób jest w dobrym tego słowa znaczeniu zaangażowanych w pracę w tym samorządzie. No, a panu przewodniczącemu dziękujemy bardzo, bo to on tą pracą kierował, a chcę wszystkim przypomnieć, że w najważniejszym organem w gminie jest Rada Gminy. I bez Rady Gminy no, nic nie można by było zrobić i za to serdecznie panu przewodniczącemu dziękujemy. Ja przepraszam, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Może powiem tak, emocje mi już opadły i mogę coś powiedzieć. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. Jestem z państwem tutaj od 1 sierpnia 2018 roku. I tak naprawdę tą całą kadencję przeżyliśmy wspólnie. To dzięki wam, drodzy państwo, mogłam tą politykę społeczną w tej naszej wspólnej ojczyźnie, małej ojczyźnie rozwijać. I to tak jak pan wójt wspominał, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Drodzy państwo, bo nie tylko CUS, to 5 oddziałów przedszkolnych dla 95 dzieci. To tak jak tutaj wspominał pan wójt, Centrum Usług Społecznych w gminie Adamówka. To szereg usług społecznych, które są świadczone dla wszystkich kategorii grup społecznych, drodzy państwo, to Dzienny Dom Pomocy imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. Drodzy państwo, mieszkanie wspomagane w wygaszonej szkole powstałej w Cieplicach. To, drodzy państwo, kolejne działanie, które już razem tutaj planujemy w ramach 8 kadencji, tworzenie klubu dziecięcego. To, drodzy państwo, dzięki wam i dzięki tej wspaniałej współpracy, dzięki temu, że zawsze my, Centrum Usług Społecznych, mogliśmy liczyć na pana wójta, na pana przewodniczącego, na przychylność państwa radnych, tyle udało nam się osiągnąć. Życzyłabym sobie, drodzy państwo, i na pewno też nasi mieszkańcy, ci, którzy korzystają teraz nie tylko z tej pomocy społecznej, ale przede wszystkim z systemu usług społecznych, ci wszyscy, którzy są zaopiekowani, którzy mają wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, aby tak przychylną Radę Gminy mieli również w 9 kadencji. Życzę państwu tego naszym mieszkańcom. Dziękuję wam bardzo serdecznie z całego serca. Dziękuję panu wójtowi, chociaż nie zapomnę tego, co pan mi obiecał 2 lata temu, że pan będzie kandydował i to muszę powiedzieć. Ja tego nie zapomnę. Mam nadzieję, że w tej 9 kadencji naprawdę będzie dobrze i nasi mieszkańcy również będą mieli tak dobre wsparcie jak w tej, bo tak jak pan mówił, samemu człowiek nic nie jest w stanie zrobić. To wspólnie możemy osiągnąć bardzo dużo, ale to wspólnie, przychylnie i wspólnie razem pracując musimy iść w jednym kierunku i tak jak się kolokwialnie mówi, grać do jednej bramki. Tylko tak jesteśmy w stanie rozwijać naszą małą ojczyznę. Drodzy państwo, bardzo serdecznie jeszcze raz państwu dziękuję. Ja również chciałem serdecznie podziękować za te piękne podziękowania panu wójtowi, jak również serdecznie dziękuję pani dyrektor, jak również tutaj koledze, kolegom radnym. Szanowni radni gminy Adamówka, chciałem wam, dziękuję wam za współpracę podczas tej 8 kadencji. Byliśmy przez ten okres z granym zespołem, który zawsze grał do jednej bramki, jaką było dobro naszej gminy i społeczności lokalnej. Serdeczne podziękowania składam również pani przewodniczącej Rady Osiedla, sołtysom, którzy prężnie działali dla swojej małej ojczyzny.
Ignacy Jan Paderewski stwierdził kiedyś, że najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku. Myślę, że każdy z nas w swojej pracy starał się ten obowiązek wobec gminy Adamówka wypełnić i może wyjść dziś z tej sali z podniesioną głową. Dziękuję za wspólną pracę i wszelkie jej efekty, które będą owocowały w życiu przyszłych pokoleń. Chciałem też serdecznie tutaj panom radnym podziękować za wybór na przewodniczącego Rady Gminy Adamówka ósmej kadencji. Serdecznie wam dziękuję za to poparcie ponad 5 lat temu i zaufanie, którego podczas tej całej kadencji starałem się, aby was nie zawieść. A w nadchodzącej 9 kadencji Rady Gminy Adamówka i dla Gminy Adamówka i wszystkich tu zebranych niech się dzieje dobro. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Panie Sekretarzu, Panie Dyrektor, drodzy koledzy, przyjaciele, radni, panowie, panie i panowie sołtysi, dyrektorzy szkół, pani przewodnicząca Rady Osiedla. Chciałem wam serdecznie podziękować za udział w tej dzisiejszej, ostatniej sesji. Dziękuję bardzo wszystkim i dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Wszystkiego dobrego.